Podwójna obrona karnego. Prosty błąd przy wyprowadzeniu. I latający bramkarz Jagiellonii. Czas na magazyn skrótów trzeciej ligi grupy pierwszej. Na początek zerknijmy na zestawienie par tej serii gier. Najciekawiej zapowiadały się starcia w Łowiczu, Bełchatowie i Zambrowie. Trzy porażki w czterech ostatnich meczach to bilans broni Radom, która w piątkowy wieczór podejmowała notującą całkiem niezły start na wiosnę Mławiankę. Od początku obie drużyny starały się zagrozić bramce, w tej sytuacji Sebastian Cuch nie był w stanie skierować się piłki do siatki. Kolejna akcja gospodarzy, tym razem futbolówkę miał na wysokości 16 metra Dorian Buczek, zagrał do Szymczaka, ale świetnie interweniował golkiper Mławianki. Chwilę później dalekie, bezpośrednie zagranie do napastnika gości, interwencja Kosiorka, jeszcze dobitka. Jednak ten strzał nie poleciał w światło bramki. Po wejściu na murawę miał swoją sytuację Odilon, przewrócił się w polu karnym, ale arbiter uznał, że to była próba wymuszenia rzutu karnego. W końcówce daleki przerzut z lewej strony na prawą. Futbolówka w polu karnym, mają Szymczak. Szymczak próbuje się obrócić, oddać strzał, no i zapewnić zwycięstwo obronie. Ta sztuka się nie udała, mecz kończy się wynikiem 0-0. Tylko 26% osób oglądających nasz poprzedni magazyn subskrybuje U-Sports. Jeśli podoba Wam się nasza praca, to zostawcie łapkę w górze i dajcie suba naszemu kanałowi. Dziękujemy! 12. Jagiellonia grała z 15. ŁKS-em w derbach regionu. Mimo tego, że spotkanie było rozgrywane w Białymstoku, faworytem byli goście, którzy w 2024 roku jeszcze nie przegrali. Wędrujemy od razu do 51 minuty, kiedy to na uderzenie z dystansu zdecydował się Wiktor Walczak i pomocnik ŁKS Łomża daje pierwszego gola gościom w tym spotkaniu. Ciekawostką jest fakt, że na tym meczu obecny był trener reprezentacji Polski, a więc Michał Probierz. 62 minuta, wysoko odebrana piłka, strzał z dużej odległości, ale świetna interwencja bramkarza Jagiellonii Żynela. Jagiellonia starała się odpowiedzieć na to trafienie ŁKS-u. Swoją szansę miał Eryk Matus, ale nie potrafił skierować piłki głową do siatki. Tym razem zawodnik Jagiellonii nie wpisał się na listę strzelców. 71 minuta. Felipe świetnie przyłożył obrońcę, wystawił sobie piłkę do strzału i ŁKS miał już dwubramkowe prowadzenie. W samej końcówce kolejna akcja gości. Tym razem Felipe podaje na prawo do Szymona Kuźmy, a ten ustala wynik meczu i ŁKS w derbach regionu wygrywa z Jagiellonią 3-0. Kolejny mecz w naszym magazynie skrótów to rywalizacja pomiędzy Concordią Elbląg a Lechią Tomaszów Mazowiecki. Gospodarze zagrali w pełnym składzie, nie odpuszczając pojedynku z wyżej notowanym przeciwnikiem. Na początku strzały z dystansu, potem sytuacja Kacpra Sionkowskiego, Sionkowski, ale futbolówka trafia jedynie w słupek. 35 minuta, dośrodkowanie w pole karne Kolasy, uderzenie Pieńkowskiego, piłka jeszcze skozłowała przed bramkarzem gospodarzy. I Marcin Pieńkowski notuje czwarte trafienie w tym sezonie. Chwilę później jedenastka dla Concordii. Jean Augusto broni Awdziewicz. Awdziewicz po raz drugi i nie ma gola. Kapitalna podwójna interwencja bramkarza Lechi. Końcówka pierwszej połowy. Stały fragment gry dla gospodarzy. Piłka wypada poza pole karne. Wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. Wraca futbolówka w pole karne, a tam Mikołaj Staniak uprzedza Awdziewicza. To kolejna bramka w tym sezonie młodego obrońcy Concordii, który występował m.in. w Sępie Ursynów rocznik 2002. Po zmianie stron była jeszcze sytuacja Kacpra Sionkowskiego, ale w tej sytuacji gracz Concordii nie trafił do siatki. Kolejna okazja Concordii, poprzeczka po stałym fragmencie gry.
Tutaj też bramki nie było i to spotkanie kończy się remisem. Tylko 3 punkty dzieliły obie drużyny, a więc GKS Wikielec i Wartę Sieradz przed rozpoczęciem tego meczu. W przypadku zwycięstwa Warta mogła zrównać się punktami ze swoim rywalem. To był ciekawy mecz, w którym obie drużyny miały swoje sytuacje na zdobycie gola. GKS Wikielec w strojach czerwonych, Warta na zielono, tutaj interwencja Leszczyńskiego. Z rzutu wolnego Mateusz Lis, jednak Jakub Piela, ale dobra obrona Michała Leszczyńskiego. Swoją okazję do zdobycia gola mieli też gospodarze. Prawą stroną zaatakowali gracze GKS-u, ale świetną interwencją popisał się Kamil Miazek. Po kilku minutach dośrodkowanie w pole karne piąstkuje Miazek. Jeszcze szansa z kilku metrów. Domagali się tam rzutu karnego gracze gospodarzy, ale nie było w tej sytuacji wskazania na 11 metr. Uderzenie z kilku metrów w poprzeczkę. No to była szansa, w której Warta mogła zapewnić sobie zwycięstwo. Natomiast więcej goli, więcej sytuacji już nie było i mecz kończy się wynikiem 0-0. Olimpia Zambrów grała z Unią Skierniewice. Zarówno gospodarze, jak i goście byli w świetnej formie. Olimpia 3 zwycięstwa i remis w 4 ostatnich meczach. Z kolei Unia zanotowała w tym czasie 2 wygrane, remis i porażkę. 25 minuta. Maksymilian Korczak świetnie piłkę odebrał. Potem podłączył się do akcji ofensywnej i takim sprytnym strzałem pokonał bramkarza Unii. Olimpia objęła prowadzenie w pierwszej połowie. Pod koniec pierwszej części gry doszło do zdarzenia w polu karnym. Faulowany był Kamil Sabiło i arbiter wskazał na 11 metr. Do futbolówki podszedł Agwan Papikan i zmylił kompletnie Leo Przybylaka. Mieliśmy remis 1-1. Kwadrans przed końcem meczu faulował swojego przeciwnika Mateusz Stępień. Obejrzał w tej sytuacji czerwoną kartkę i Unia przez ostatnie kilkanaście minut grała w osłabieniu. To nie przeszkodziło jednak graczom ze Skierniewic w atakowaniu. Dudziński do Cegiełki, Mateusz Cegiełka zapewnia 3 punkty swojemu zespołowi. Unia wygrywa 2-1. Bardzo ciekawie zapowiadał się mecz, w którym trzeci w tabeli Pelikan mierzył swoje siły z 6 Świtem. Kapitalna forma drużyny Złowicza w tym sezonie została poddana weryfikacji przez mający duże ambicje zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego. Na początku meczu w 4 minucie fatalny błąd popełnił bramkarz Świtu, który wykorzystał Kacper Falkowski, skrzydłowy Pelikana, daje prowadzenie swojej drużynie. W 27 minucie stały fragment gry dla gości. Piłkę przed 16 metrem ma Kamil Wiśniewski, jego uderzenie broni Wlazłowski, ale do piłki dopada Antoni Bednarek i obrońca Świtu wyrównuje stan rywalizacji. W 45 minucie dalekie zagranie bramkarza Pelikana, do futbolówki dopada Sołtysiński, zamieszanie i to Bartosz Winkler kieruje piłkę do siatki. Pelikan wychodzi na prowadzenie przed końcem pierwszej połowy. Minuta 73, atak pozycyjny Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Piłka w pole karne i tam faul w sytuacji, w której wydawało się, że tego przewinienia być nie musiało. 11, Arkadiusz Ciach i 12 gol w tym sezonie snajpera Świtu. Świt starał się pójść za ciosem i atakował dalej. Dośrodkowanie, znowu faul w 16 i tym razem 11, do której podchodzi Patryk Kamiński. Kamiński ponad rękami Wlazłowskiego i goście mają prowadzenie 3-2. W końcówce rzut rożny dla gospodarzy był w polu karnym. Wlazłowski, uderzenie Winklera tylko w boczną siatkę. Ostatecznie to spotkanie kończy się wynikiem 3-2 dla Świtu. Komplet wyników 25. kolejki, meczów, których nie oglądaliśmy. GKS Bełchatów zremisował w hitowym spotkaniu z Pogonią 0-0. Legia wygrała z Pilicą różnicą 2 goli, a Legionowia pokonała Wiktorię Sulejówek aż 4-3. Zmniejszyła się strata rezerw Legii do prowadzącej Pogoni. Teraz ta różnica wynosi już 2 punkty. Na trzecim miejscu GKS Bełchatów, na czwartym
Pelikan Łowicz. Piąte miejsce zajmuje Unia, dalej Świt i Lechia Tomaszów Mazowiecki. W strefie spadkowej, która na ten moment liczy 4 zespoły, ponieważ z drugiej ligi spada Stomil Olsztyn, mamy Mławiankę, Konkordię, Legionowie i Pilice, ale rywalizacja o pozostanie w trzeciej lidze cały czas będzie zacięta. Plan gier następnej 26. kolejki. Pogoń zagra z Olimpią, Legia 2 pojedzie do Skierniewic, a Świt Nowy Dwór Mazowiecki podejmie broń Radom. Ciekawie zapowiada się też starcie ŁKS-u z GKS-em Bełchatów. W klasyfikacji strzelców na czele cały czas Szymon Sołtysiński, dalej Bartosz Snopczyński i Kamil Sabiło. Spośród najlepszych snajperów tylko Arkadiusz Ciach dołożył jednego gola. Wśród asystentów nadal prowadzi Jakub Apolinarski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. 10 ostatnich podań ma Zinkiewicz, 9 Niski, 9 również Serhiej Napołow. Jedną asystę dołożył Kamil Sabiło z Unii Skierniewice. W imieniu całego zespołu U-Sports serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami, że oglądacie nasze materiały. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie łapkę w górze i dajcie suba naszemu kanałowi. To bardzo pomaga nam w rozwoju naszych materiałów. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.